Skubani rozdupili drzwi, tak? No dobra, tędy szedłem. Fajnie, wszystko pięknie. Tutaj. Teraz tutaj. No pięknie. Dobrze, że miałem to antidotum. Kurde, następni przybiegli tej. No oni są nieprawdopodobnie upierdliwi. Czy ja będę miał czas, żeby sobie poeksplorować tutaj w spokoju? Boję się tu zeskakiwać. Może być grubo. Zwłaszcza, że ja nie będę miał jak wrócić, ty. No to będzie musiała być bardzo szybka akcja. Oh shit! Oh. No nie, no to było to by było samobójstwo. Jeszcze policjant? Za dużo zabawy. O! Hello! Słyszycie, ile ich tam biega? Jejku. O, hej! O, shit! A ty skąd tu się wziąłeś? Szybko policjanta. Trzeba ciachnąć i uciekać. Nope. No szybko tam. Dobrze, że infekcja już zniknęła. Policjant jest najważniejszy tam. Ajajajajaj. Przeładuj! O, shit. W życiu bym nie powiedział, że to będzie tak upierdliwie. Ohohohohoho! Coś się kurde. Master, we are not alone. Au. Dead. Czemu oni biegną do mnie? Zostaw mnie! Dobra, widzę, że jest chyba spokój taki delikatny. No dzisiaj ostro jest, dzisiaj naprzemiennie. Jak nie z jednej, to z drugiej. Dobra, zjedzmy coś, bo zaraz będę głodny. Mam nadzieję, że wszystkich policjantów stamtąd wykurzyłem już. Przeładuję sobie bronię. Albo i nie. Zostaw mojego drona. Następny policjant? No serio? Oh shit, oh shit! Cholera, jasna. Normalnie wyjście na miasto to jest jak... To jest wyzwanie teraz. Co chwilę, kurde, gdzieś jest jakiś... Oh, come on. Dobrze, że jesteś, można powiedzieć, tylko zwykłym zombiakiem, a nie jakimś, kurde...
Nowy komplekt. Umieraj tam. Co jeszcze? Halo? Dobra, tu są toalety. Kurde, muszę pamiętać, jak uciekać, bo przecież to jest istny labirynt tutaj. Tu pewnie jeszcze coś będzie. Nie, to jest krzesło. O, świat. Dużo ich? No nie ma tragedii, dobra. Powinienem się nimi zająć po kolei. O. Oczywiście policjant, jakby żeby inaczej. Wybuchnie! Dobra, podobnie się bawimy z nimi w ciuciubabkę. Hyc! No, wygląda na to, że chyba dotarłem do głównego lutu. Okej, czyli się opłacało. O, proszę. Nawet brama się otworzyła. Cudownie. Mam jeszcze save do otwarcia. O, jakiś kastet. Żelazny. A, to tam szału nie będzie. Zapomniałem komputerów zabierać. Kurczę, no przecież z komputerów są też dobre rzeczy. Trzeba tylko je do rozdrabniarki wsadzić i będzie git. Dobra, sprawdźmy, co tutaj mamy. Weźmy siekierę. Okej. Okej. Amunicja zawsze się przyda. Wojskowy hełm. Okej. Okej, fajnie, fajnie. Trzeba będzie potem w domku sprawdzić na spokojnie z tym moim obecnym hełmem, jak to się ma. My senses have picked up something. No, jeszcze jeden policjant jest. O, shit. Ole, biegasz szybko. O Jezus, wpuściłem go, kurde. Ale on jest szybki. O, no! Master, we are not alone. Nie pij wody, kurde, panie. Niedobrze. Co tu jest? Jasny gwint, nie. Jakieś drzewo jeszcze. Co jeszcze? Te dzikie dzicy policjanci to nie są zbytnio fajne chłopaki. A co on miał? Amunicję? Skąd ta amunicja? Dobra. Zrzucamy, co się da. Co to? Miejsca nie ma już? Oh, god damn it. Serio?
Możemy jeszcze sprawdzić, co w tych warsztatach tutaj jest. Ale wiem, czego się mogę spodziewać. Ogromnej ilości zombiaków, które bardzo chętnie zjedzą mi mózg. Uuu. 73,8, to mam 74. Biorę to, panie. No tak, no wiadomo, że będzie lepszy. Aha, tylko znowuż kondycja jest słabsza. No ale dobra, okej. Klucz pójdzie na handel. A my się zajmiemy tutaj tymi zombiakami. Oj. Dobra. Aś się zawinęło. Ezu, jak biegają, kurde. Jak opętane. Dobra, tam jest jeszcze jeden. Tam jest jeszcze jeden zombiak. Na pewno. O, właśnie. Radiacyjny pajączek. Ale nie wiem, czy go. Dobra. Wstaniesz? Halo, zapraszam. O kurde, akurat ten. Najgorszy z najgorszych. O, się ich wysypało. O się kurde, świgasz. Dobrze, że mam tą pałkę, bo przecież bez tej pałki to... Co one tu, dziurę zrobiły? A, shit, dobra. No to co, przeszukujemy rzeczy. Może do tej 22 się wyrobię. Sporo tego tutaj będzie, ojej. No proszę, Kill of Chekan. Obrażenia bloków 68. Ten ma 67,5, czyli teoretycznie jest lepszy. Jeszcze lepszy Kill of. Obrażenia 68. W domu się to wszystko ładnie posegreguje. Wybierze się najlepszą rzecz, najlepszy item i potem będziemy dalej hasać. Dobra, trzeba to wszystko porozkręcać, ale wam tego oszczędzę, tak więc spokojnie. No i znowu nadeszła noc. I znowu zombiaki dostają furii. Długo nie muszę czekać. Szykana między półkami. Cyk, cyk, cyk. I uciekamy. Nie, no trzeba sobie wybrać dogodną pozycję, nie? Nie uciekam z miejsca zdarzenia. Tylko mówię, tutaj trzeba taktycznie.
coś idzie? Ja tam słyszę was, ale nie wiem, gdzie jesteście. Halo? Co wy się, kurde, tutaj poblokowaliście? Oj. 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 O, żeż ty. Kurde, zewsząd. Dobra, póki nie ma skorpionów, jest git. Jest zarąbiście. Największym moim zmartwieniem jest to, że niedługo moje narzędzia, znaczy moje bronie, skończą wytrzymałość. I co wtedy? Teraz twórcy zrobili tak, że żeby je naprawić, potrzebny jest chyba zupełnie inny zestaw naprawczy. O, właśnie, ten Superior coś tam, kit coś tam. I jego może widziałem 3 razy w życiu. To nie jest takie hop-siup, żeby się go, kurde, nauczyć. W ostateczności zawsze mogę przejść się do tradera i tam za odpowiednią sumę go naprawić. Ale ja będę miał rzeczy na sprzedaż. Kurczę, szkoda, że że nie powiększyłem bagażnika. Ło, wow, kurde, co to za tutaj ładne. Kusza bloczkowa. A kilof niestety był chyba żelazny, z tego co widziałem. Tak. Obrażenia bloków 57, chyba 68. No to jest, kurde, jest totalna różnica. O kurde, nie. On ma żółte oczy. Ech, twoje żółte oczy. O kurde, jeszcze tam widziałem tych. Dobra. Get out of here. No, czyli wracamy do tego, co było. Czemu wstajecie? O, się, przepraszam. Się, kurde, wystraszyłem. No, one są cholernie niebezpieczne, nie? No. Olera. 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 Myśl, Sebastian, bo jesteś w tragicznej sytuacji. To nie jest dobry pomysł, to też nie jest dobry pomysł, to również nie jest dobry pomysł, to jest zupełnie inna... To jest zupełnie inna miejscówka. Dobra, pospadają tam. O, słyszałem jeszcze istotę. Dobra, cyk. Co wy, kurde, ty? Dobra, gdzie oni wchodzą? Którędy oni wchodzili? Tędy. A, nie mam przygotowanego. Fuck. Cholera. Dobra, zabawimy się w ten sposób. Będą chodzić tu. Przeładuj. Dobra. Spadaj. O ty, co tu, kurde, robisz ty? Skąd ty tu jesteś? Cholera, złamały mi nogę. A! O, shit! O, nie. Jestem w trudnej sytuacji teraz. Master, we are not alone. Wiem. Gdzie jest mój ten? Na bank miałem... Cholera. Przebieg z drugiej strony, skubany. Dobra. Powoli, ze spokojem.
W ostateczności będę uciekał. Jestem w trudnej sytuacji teraz, bo mam złamaną nogę. 10 minut będzie mnie trzymać. Dobra, po kolei, po kolei. Runda numer 2. Dobra, ten szajbus jest tak szalony, że on nie może trafić nawet. No jest gorąco. No jest gorąco. Dobra, tutaj. I chyba opanowałem największą drakę. Dajcie mi chwilę. Cholera, się drona wystraszyłem. Gdzie? Skąd? O cholera. No, kółeczko sobie zrobił skubany. Chyba, że jakimś cudem tam skoczył. Zabawne. Nie dopuszczam. Że ja też wcześniej o tym nie pomyślałem, no. Że z jednej strony mógłbym ustawić tam, a z drugiej to. Dobra, wracam do poszukiwań. Nie ma niestety. Nie ma, na pewno mam w samochodzie. A samochód mam po drugiej stronie. I teraz pytanie, czy mam ryzykować? No teoretycznie zombiaków już nie ma tak dużo. No chodź. No serio? Dobra. No dobra. Teraz po cichu. Jak nie mogę tego użyć? Ach, bo ona nie jest złamana. Tylko jest zwichnięta, tak? Skręcona noga. No trudno, no to co zrobię, no? Mogę sobie tutaj posiedzieć przy aucie i spróbować jeszcze coś zrzucić. Dobra, dajcie mi chwilę. A jeśli dobrze pamiętam, to jest 105 dzień, więc handlarze mają restock. No to zaraz tam jedziemy. O, lepsza siekiera. Już widzę, że jest lepsza. Jeszcze mamy przyjaciół tutaj. O nie, i to nie jeden. Zawsze muszą mi przeszkadzać, kiedy... Mam tabletkę, kurczę, na lepszy lód. O kurde. To jest zabawne, nie? Zaczynam poszukiwania. Mam cel. Znaleźć zlewkę. Żeby po prostu móc robić sobie włókno już wojskowe. Bo żeby robić włókno wojskowe, to muszę mieć stację chemiczną poziomu trzeciego. A do tego akurat są potrzebne dwie zlewki. I nie mam. Jak na złość. Zawsze tak jest, kurde. Jak czegoś nagle potrzebuję, to tego nie ma. A wydawało mi się, że więcej tego miałem. Chyba, że do czegoś to zużyłem. To okej. Dobra, moi drodzy. Jedziemy do tradera. I uważam na kaktusy. No dobra, uwaga. Ja się poprawię i zobaczę, czy ty masz zlewkę. Powiedz, że masz zlewkę. Skupienie wzroku.
Nope. Be seeing you. Ach, cholera. Dobra, jeszcze Ethan. Może ty? O, masz jeden właśnie ten... A ile to kosztuje? O Jezus, 2700, kurde, oszalany jesteś chyba. Dobra, patrzmy dalej. No nie ma. Dobra, no to co? Pozostaje jeszcze odwiedzenie dwóch, trzech max traderów i przygotowywanie się na hordę. Jezus! Jak tutaj tłoczno! Zamykaj! Hej! No pomógłbyś, a nie hej! Dobrze, co ty masz? Co ty tutaj masz? Jakieś recepty, coś? Chętnie kupię. Nie masz. No ty jesteś typowo taki... jak to nazwać? Jak to powiedzieć tak ładnie? A nickel ain't worth a dime anymore. Army boy, o właśnie. Incoming enemies, prepare for conflict. Dobra, kupimy schematy. Co my tu jeszcze mamy? Nic więcej. Tego nie potrzebuję. No nie ma. No jeszcze trochę, to wszystkie książki będę miał. Dobra, doktor Jen. Meds, drugs, booze. No, masz ją. Kurde, dobra, super. Wiedziałem, że na ciebie mogę liczyć. Ile mi zostało pieniędzy właściwie? 37 tysięcy. Łe, to jeszcze trochę jest. O, książka do kupienia. Fajnie. Right. No i pięknie, kurde. Wracamy. Wracamy do domu z ogromnym łupem. Pełnym bagiem. Czy tam łazikiem pustynnym, jak on się tam nazywa. How are you? Z buta wjeżdżam i pytam, co tam u ciebie. Co tam masz? Co tam, hopie, masz? Uuu, ile ciekawych książek. Kurde, abym tylko nie kupił tej samej. Welcome. Cześć, Ethan. No i to mi się podoba. Kurde. O. O, masz kurkę. Dawaj ją. Czego mi ostatnio brakowało? Kurde, nie pamiętam. Peace be with you, my friend. Tutaj są wszystkie schematy, na to wygląda. Goodbye. Goodbye. Jest! Następne. Czego się nauczyłem? Proszę. Każde zabójstwo zwiększa szybkość biegu o 20% na 20 sekund. Uuu, nice. Bitka w barze. Co siódme uderzenie z serii zadaje 300% więcej obrażeń. O kurde. O kurde. Dobrze, moi drodzy. Nasza postać rośnie w siłę. Miejmy nadzieję, że dotrę do takiego momentu, kiedy będę dominował. Chociaż... już się przekładałem, że zombiaki są bardzo groźne. Potrafią troszeczkę napsuć krwi. O, dobrze, że już w domku. O, a ty co? Incoming enemies, prepare for conflict. Ach, no tak, zapomniałem, że tutaj... że wy się respicie od czasu do czasu. Dobrze, no ogólnie... jeśli chodzi... O, nie zamknąłem. Światło. Jeśli chodzi o bazę na hordę, no to standardowo... troszeczkę tutaj pozmieniałem, wiadomo, jeśli sobie przypomnicie, jaki był ostatnio tutaj burdel, to... masakra, dobra, zrzucimy te rzeczy, co tutaj mam. Trochę mi pewnie to zajmie. Dobra, wygląda na to, że łazik jest pusty. W międzyczasie jeszcze przejrzałem tutaj
właśnie te rzeczy, które przywiozłem i znalazłem mapę skarbu, o której oczywiście standardowo zapomniałem. Tu mam jeszcze jedną, więc może... Nie, za dużo. No to co? Biorę koparkę. Znaczy się świder, przepraszam. Muszę tylko znaleźć paliwo. Uciekamy stąd! To jest niebezpiecznie. Moi drodzy, 105 dzień. Horda 105 dnia już nadchodzi. Wszystko działa? Działa. I've got a bad feeling about this. Na razie zwykłych. Najważniejsze to jest nasłuchiwać bombardiera. Oni sobie na razie tutaj będą hasać. To nic. Ale właśnie bombardierzy są najgorsi. Zdziczała pielęgniarka. No to zaczynamy zabawę. Się zawijają. O, z zaniepokojonym turystą będzie większy problem. A ty gdzieś się odpalił? Wracaj tu. Kto mnie uderzył? Pewnie któryś w locie. No, kolejny radiacyjny. Incoming enemies, prepare for conflict. Jej! Jak one spadają śmiesznie. O, policjant. Dobra, widzę, że się skończyła zabawa. Chwila. Czy ja mam jakieś apteczki? Nie. Wracamy. Zaraz wracam do was. Ciekawe, że nie ma bombardiera. Dobranoc. Czekaj go, czekaj go. Dobrze. O, shit. Okej. No i to by było na tyle. Gra okazała się dosyć łaskawa. Kurde, dobrze, że wybył gdzieś tam na dole. Teren czysty.
sprawdźmy tylko, co tutaj jeszcze jest. Kurde, kolejny kilowi czekam. No, przynajmniej się tego nauczę. No i cóż, ogólnie jeśli chodzi o obrażenia, no to nie wygląda jakoś tak tragicznie. Tam niedługo będą torety. Turety będą tam ładnie sobie strzelać tutaj w nich. No tutaj wszystko będę musiał jeszcze wzmocnić. Chociaż i tak widać, że nie ma tragedii. Jednak 105 horda nie okazała się jakaś bardzo tragiczna. Chociaż tutaj trochę tutaj kurde nagrandziły skubańce. No. Ale cóż. Najważniejsze, że już jest po hordzie. Ja mam kolejne 7 dni spokoju. Teoretycznie spokoju, bo przecież jeszcze wiedźma może przychodzić od czasu do czasu. Jak tam za dużo palę w piecu. Cóż, to była dobra przygoda dzisiaj. Kurde, dużo się działo, naprawdę dużo zombiaków, kurde, poubijanych. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, jakiś miły komentarz. Zawsze mnie to motywuje do dalszej pracy. I to tyle. Dziękuję bardzo, że jesteście tutaj ze mną, że będziecie. Pamiętaj, jeśli nie zasubskrybowałeś jeszcze tego kanału, zrób to. Proszę. Bardzo cię proszę, zrób to. Będzie mi niezmiernie miło. Cóż, ja się tu z wami żegnam i do następnego.